Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 154. odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na przeróżne tematy związane ze świadomym życiem, zdrowiem i ekologią. A raz w miesiącu mam dla Was odcinek solowy, tak zwane holistyczne inspiracje, i właśnie słuchacie jednego z nich. Dzisiaj będziemy podsumowywać lipiec. Sama, jak zawsze, nie mogę uwierzyć, że on już się skończył, i dodam, że miałam pewne obawy, że nie będę miała czym się z wami podzielić, bo większość lipca spędziłam w Grecji, co było absolutnie błędnym założeniem, bo przecież zazwyczaj, kiedy jesteśmy na wakacjach, mamy znacznie więcej przestrzeni dosłownie, ale też w głowie, na to, żeby nowych rzeczy próbować, bo właśnie o to chodzi w tej serii. Ja zbieram przez cały miesiąc różnego rodzaju inspiracje ze świata kultury, ze świata zdrowia, wellnessu, jedzenia, podróży i wielu, wielu innych. Tych kategorii jest mnóstwo i one też się często zmieniają w zależności od tego, co mi tam w duszy gra. Mówiąc dosyć pompatycznie, w każdym razie też. Podkreślam raz na jakiś czas, że jestem wdzięczna za to, że sobie wymyśliłam taki format, bo dzięki temu jestem znacznie bardziej uważna na co dzień. I czasami, nawet jak pod koniec miesiąca spoglądam na tę moją listę, to zdaję sobie sprawę, że gdyby nie fakt, że na przykład trzy tygodnie wcześniej zanotowałam sobie, że coś mi się spodobało, lub coś mi zasmakowało, to absolutnie robiąc taki, takie podsumowanie na koniec w tym przypadku lipca, nie przypomniałabym sobie o tym, bo to mi już gdzieś umknęło i to był taki smaczek chwili. Także, także to są, tak jak mówię, podsumowując, różne rzeczy, które spodobały mi się przez cały miesiąc, ale też nie zawsze są one takie ulotne, bo często do nich wracam, często. Towarzyszą mi potem przez wiele miesięcy i wiele lat, dlatego podkreślę i tym razem, że warto, wydaje mi się, słuchać tych odcinków co miesiąc, regularnie, nawet do nich wracać, bo ja też przywiązuję się do, do rzeczy, przywiązuję się do, do kosmetyków, do potraw, i często zostają one ze mną na dłużej. No ale zanim przejdziemy do tych wszystkich ciekawostek, mam dzisiaj dla Was naprawdę. Niezłą, niezłą drużynę. Zacznie się trochę poważnie, zacznie się od kultury, trochę takich inspiracji, właśnie też książkowo-podcastowych, parę rzeczy wellnessowych, sporo, sporo tematów jedzeniowych, no bo to jednak ucztowanie i, i wakacje. I na końcu, właśnie taki jeszcze wakacyjno-podróżniczo-luźny temat um, urodowo-modowy. Także będzie całkiem niezły przekrój, ale zanim do tego przejdę, mam dla Was kilka ogłoszeń nieparafialnych. Na początek ważna rzecz, bo jeżeli jesteście stałymi słuchaczami, to wiecie, że ja co miesiąc wspieram jakąś inną fundację. W jaki sposób? W taki sposób, że na mojej stronie internetowej w moim sklepie karolina ukośnik sklep od bardzo, bardzo dawna dostępne są przeróżne produkty elektroniczne mojego autorstwa. Są to e-booki o zdrowym stylu życia, holistyczne pozdrowienia, moje poranne rytuały, jest e-book z przepisami, jest codziennik w wersji elektronicznej. Do którego za chwilę jeszcze wrócę. W każdym razie, jeżeli robicie zakupy w moim sklepie, to po pierwsze wspieracie ten podcast. Są to produkty zero waste'owe, więc się śmieję, że nawet jeżeli nie będziecie z nich korzystać non stop, to nic się światu nie stanie. Nie, ma, nie mają one dodatkowego śladu węglowego podczas zakupu. A dodatkowo to, co, to, co dla mnie ważne, to to, że możecie wybierając sobie. Na przykład to, w jakim miesiącu dokonacie zakupu, wesprzeć wybraną fundację, bo co miesiąc przekazuje 10% zysków właśnie z tych produktów elektronicznych innej fundacji. I staram się dobierać je tematycznie i zawsze właśnie w holistycznych inspiracjach ogłaszam motyw tego miesiąca. I pomyślałam sobie, że jako, że daję te, wpłacam te pieniądze zawsze. Kiedy ten miesiąc się już skończy, więc wszystkie osoby, które zakupią coś w sierpniu, tak naprawdę w lipcu, boże, co ja mówię, we wrześniu, dołożą swoją cegiełkę do tego celu i przechodząc do sedna, postanowiłam wybrać fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Pomyślałam, że wrzesień kojarzy nam się wszystkim z powrotem do szkoły, może już niekoniecznie naszym, ale jest to taki, taki motyw, który do mnie zawsze wraca. We wrześniu jest to fundacja, która w bardzo ogólnym opisie po prostu przeciwdziała, zapobiega, chroni dzieci przed przemocą. Pomyślałam, że wam przeczytam, co jest napisane na stronie, bo, bo to jest też fajna okazja, żeby może przybliżyć działania danej fundacji. Także. Od 30 lat chronią dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym, zapewniają dzieciom i ich opiekunom wsparcie, profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną, uczą dorosłych, jak mądrze i skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone. Wspierają i angażują rodziców, by wychowywali dzieci z miłością i szacunkiem, wpływają na polskie prawo, tak by najlepiej chroniło interes dziecka. Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo wolne od przemocy. Także. Zapraszam, możecie sobie zajrzeć na stronę fundacji do opisu. I tak jak mówię, to jest moja sierpniowa inicjatywa. I jeszcze drugie ogłoszenie, które zapowiedziałam to jest codziennik dla osób, które nie są z nim zaznajomione. To jest narzędzie do samorozwoju, które stworzyłam razem z psychoterapeutką Małgosią majewską Tomasik. Już kurczę, będą dwa lata od premiery. Jest to taka bardzo gruba. 400 stronicowa notesu książka, która codziennie zadaje Ci inne pytanie, które ma na celu pomóc Ci lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje emocje, swoje potrzeby, poznać swoje zasoby, wyznaczyć cele i jest to moim zdaniem świetne, komplementarne narzędzie terapeutyczne, ale w cudzysłowie oczywiście nie zastępuje on terapii. Pytania są ułożone przez ekspertów w psychoterapii i coachingu, umiejętnie poukładane tak, by tworzyły bardzo spójną całość i prowadziły cię przez tę podróż przez rok. W każdym razie on jest dostępny w wersji elektronicznej zawsze, a w wydaniu drukowanym, papierowym zostało nam, słuchajcie, mniej niż 50 sztuk. Także dla wszystkich tych, którzy jeszcze się wahają, to jest ostatni dzwonek i wierzę, że już mówiąc do Was za tydzień, codziennik będzie wyprzedany. Nawet nie tyle wierzę, co tak zakładam. Dlatego, że to jest ostatni do dodruk, jaki planujemy na ten moment. Nie mamy w tym momencie żadnych Per, nie tyle perspektyw, co, co właśnie nie, nie mamy zamiaru dodrukowywać go fizycznie w tej formie. Więc, jeżeli podoba Wam się on, właśnie w takim wydaniu graficznym, który też jest odświeżony w w tym roku, to zapraszam Was serdecznie. Także Karolina Sobańska-Komu, Codziennik albo bezpośrednio Codziennik Papierowy. Wszystkie linki są w opisie. Zapraszam. Dodam jeszcze, że jest on wykonany w 100% z papieru z recyklingu dla osób, które, dla których może taki argument tutaj też jest istotny. Moi drodzy, przechodzimy do inspiracji Lipca i mówię powoli, i mówię poważnie, dlatego że pierwsza, pierwsza rzecz jest to film. Jest to film, który zrobił na mnie ogromne wrażenie, który bardzo mną wstrząsnął. Jest to film, który uważam, że powinien obejrzeć każdy. Jeszcze was trochę potrzymam w niepewności, bo chcę dodać, że chciałam ten film obejrzeć od bardzo dawna, i przypomniały mi się czasy, kiedy te. Siedem, chyba lat temu zbierałam się do obejrzenia filmu dokumentalnego o zwierzętach w, w rzeźniach czy, czy na farmach i fermach. I zajęło mi to dobre kilka miesięcy. Po prostu wiedziałam, że po takim seansie będę musiała zmienić coś w swoim życiu, że to będzie, to będzie mocne uderzenie. I może dlatego też odkładałam poniekąd. Obejrzenie sekretów rybołówstwa, czyli Seaspiracy. Jest to film, o którym może część z was słyszała, może oglądaliście, jest to produkcja Netflixa i jest to film, który mówi o. Ja to tak nazywam, o przemyśle rybnym, o rybołówstwie. Jest to oczywiście film dokumentalny, jest to film bardzo poważny, jest to film, któremu może. Pewnie część osób może zarzucić, że jest nieco tendencyjny. Wiadomo, różnego rodzaju takie komercyjne produkcje mają za zadanie nas poruszyć i, i są zrobione w taki sposób, żeby, żeby pewne rzeczy może nieco przerysować. Niemniej e, to, co obnaża e, ten przemysł, jest absolutnie porażające. Mm. Sądzę, że nie, 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 czy nie czuję takiej potrzeby, żeby wam ten film streszczać, ale pierwsza rzecz, która jest moim zdaniem bardzo istotna, którą wynieście z tego filmu, to jest to, że ogromnym problemem w tej branży jest tak zwany bycatch, czyli przypadkowe, niecelowe łowienie innych istot. Morskich podczas połowu na przykład tuńczyka. I w, w tym filmie fantastycznie pokazane są różnego rodzaju zjawiska na liczbach, na różnego rodzaju grafikach, wszystko potwierdzone naukowo, także my rzeczywiście możemy zdać sobie sprawę z ogromu tego problemu, tego zjawiska. Także na przykład, jeżeli mamy X tuńczyków złowionych celowo, mamy do tego coś rzędu 100X albo 1000X. Innych zwierząt, które zginęły w trakcie tego procesu. I to są delfiny, to są wieloryby, to są żółwie, ale nie tylko. Tak jakby cała, całe morze jest plądrowane. W tym filmie cudownie jest po właśnie pokazane, cudownie, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale jest pokazane właśnie, jak ogromny wpływ na. Mm, Zrównoważenie całego ekosystemu mają oceany, jak bardzo ważną rolę pełnią chociażby w pochłanianiu dwutlenku węgla znacznie, znacznie, znacznie większą, co też jest pięknie przedstawione liczbowo, niż puszcza amazońska, o której dużo się mówi w kontekście jej ochrony, natomiast o oceanach już niekoniecznie. Tutaj właśnie też przechodzimy do ciekawej kwestii, a mianowicie, że dużo rozmawia się o zanieczyszczeniu. Plastikiem, o zwala się, zwala się tak naprawdę winy na konsumentów w kontekście jednorazowych opakowań, co oczywiście też jest fantastyczne, że my, że my korzystamy z nich może mniej i uwrażliwiamy się na to, żeby nie korzystać z, z nie wiem, z kubków butelek czy słomek. Niemniej, nadal największym zanieczyszczaczem, największym śmieciem pływającym po wodach są sieci rybackie. I tutaj to też jest właśnie powiązane z drugim aspektem, który był dla mnie najbardziej. Bardziej wstrząsający, czyli z wszelkiego rodzaju organizacjami, które mają rzekomo chronić oceany, chronić przyrodę wodną, a są one sponsorowane przez właśnie przemysł rybny. Różnego rodzaju certyfikaty, takie jak Tuna Safe. Nein, Dolphin Safe, przepraszam, Dolphin Safe Tuna, czyli tuńczyk, który ma specjalną naklejkę, która gwarantuje nam, że żaden delfin nie zginął podczas połowu tuńczyka. Okazuje się, że osoby reprezentujące te organizacje nie są w stanie nam w żadnym stopniu zagwarantować, że tak rzeczywiście jest. I za tym wszystkim, tutaj jest fajnie nazwane w, właśnie w tym filmie, tak zwanym blue washing tak nie green washing, tylko blue washing. Za tym wszystkim niestety stoją pieniądze, stoi polityka, stoją wielkie koncerny, w tym przypadku te żyjące z ryb. Wchodzi dodatkowo jeszcze jeden argument natury etycznej, a mianowicie współczesne niewolnictwo, które możemy zaobserwować chociażby przy połowie krewetek. I też chciałabym dodać, że powiedziałam, że nieco się opierałam oglądaniu tego filmu, bo wiedziałam, że będę musiała coś zmienić. Słuchajcie, ja od bardzo wielu lat nie jem ryb i owoców morza, natomiast miałam takie bardziej luźne podejście, może niekoniecznie do samych ryb, ale właśnie do konsumpcji owoców morza. Zdarzało mi się je jeść i też nie widziałam tutaj zbyt wielu zastrzeżeń etycznych. Natomiast ten film po prostu uświadomił mi, że to nigdy nie jest kwestia w tym przypadku samej krewetki, tylko często mamy tutaj właśnie do czynienia z tym bajkacz albo wręcz z wyzyskiem ludzi. Wiecie, z trzeciej strony można powiedzieć, że każde. Każde masowe zjawisko w dzisiejszych czasach dzieje się kosztem jakiejś osoby, jakiejś grupy społecznej. Także tutaj taki smutny wniosek. Niemniej wydaje mi się, że już zamykając temat C-Spiracy, bo nie chodzi o to, żebym wam ten cały film opowiedziała, sądzę, że każdy uprzywilejowany, czyli każdy z nas, bo możecie tego słuchać, więc jesteście uprzywilejowani, obywatel, który ma wybór, co znajduje się na ich talerzu. Przede wszystkim powinien ten film obejrzeć. I po drugie, nie wydaje mi się, żeby żadna rozumna osoba z otwartą głową po obejrzeniu takiego filmu nie zmieniła nieco swojego raz podejścia dwa nawyków. I to jest tak samo jak w przypadku mięsa. Tak? Nie da się ukryć, że konsumpcja produktów pochodzenia zwierzęcego, tutaj też oczywiście w to wliczamy produkty takie jak ryby i owoce morza, wpływa tragicznie na, na naszą planetę. Ale. Nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy zostali weganami od jutra, bo jest to mało realistyczne i myślę, że dla wielu osób przytłaczające. Zresztą poruszałam ten temat wielokrotnie u siebie, ale każde Twoje wasze ograniczenie tej konsumpcji, każdy obiad roślinny, każdy obiad bezmięsny, każdy obiad bezrybny, obiad śniadanie, przekąska cokolwiek, każdy dzień bez tych produktów jest już ogromnym, ogromnym, ogromnym darem dla planety. Także. Próbujcie, nie wiem, róbcie sobie wyzwania, chodźcie do nowych restauracji, próbujcie nowych smaków, zachęcajcie znajomych, ale przede wszystkim zacznijcie od tego, żeby ten film obejrzeć. I już miałam kończyć, ale właśnie chcę powiedzieć, że jeżeli widzieliście na przykład Cowspiracy czy jakiekolwiek inne podobnego typu filmy, to. Tak samo, właśnie jak za, za etykietą Ocean, nie wiem, nie Ocean Safe, no Ocean Safe, ale też Dolphin Safe, stoją tak naprawdę osoby, które zarabiają na rybach. Tak samo mamy w przypadku um, wielkich przemysłów mięsnych czy nabiałowych, które sponsorują różnego rodzaju badania, różnego rodzaju um, potem instytucje, które zachęcają nas do jedzenia tych produktów dla zdrowia komo. Także no, smutne to jest naprawdę, ale myślę, że yy, nadzieją jest to, że każdy z nas ma swoją głowę, swój rozum, mamy dostęp do rzetelnych źródeł informacji yy, i właśnie do takich yy, materiałów. I cieszy mnie. Wow, jak ja już długo gadam i to dopiero pierwsza rzecz. Jezus, już się będę uśmiechać, już zmieniam temat, już trochę, już trochę muszę przyspieszyć i, i trochę wyluzować, bo to jest bardzo poważny odcinek. W każdym razie cieszy mnie po prostu to. Że takie filmy są w mainstreamie, na Netflixie, w przystępny sposób zrobione. Jeszcze dodam, że to jest film um, chłopaka, który nazywa się Ali Tabriti y i uważam, że jest super. Ma niesamowitą odwagę i bardzo go podziwiam. A druga rzecz, o której wam powiem, będzie po krótkiej przerwie na łyka wody. Polecam. Powiem wam, że <ścoughs> często w takich chwilach myślę sobie o nauczycielach. Którzy godzinami mówią do uczniów, i naprawdę to, to, wymaga, to wymaga wprawy. Druga rzecz, o której Wam dzisiaj powiem, to też jest film. Po raz kolejny film, który chciałam obejrzeć od dawna. Nie wiem, jak Wy, ale dla mnie filmy, kino były od dziecka nieodzowną częścią życia, bardzo ważną częścią mojego życia, mojej edukacji. Całe życie oglądałam z rodzicami filmy każdego praktycznie wieczoru. Śmieję się czasami, że wiele klasyków kina obejrzałam mając 10 lat, i nie wiem, czy to było do końca dobre dla mnie, i też nie umiem, powinnam w zasadzie do nich wrócić, bo mam często jakąś opinię na temat rzeczy, które widziałam tak dawno temu jako dzieciak, że, że trzeba byłoby to trochę odświeżyć. W każdym razie pandemia na pewno wpłynęła mocno na zmiany moich nawyków, w takim znaczeniu, że przestałam chodzić do kina, przez to. Praktycznie przestałam oglądać filmy. Sporo seriali w moim życiu zaistniało, natomiast ostatnio wybrałam się do kina i przypomniało mi się, jak ja to uwielbiam. I to jest trochę takie też, że myślę, przekleństwo naszych czasów. Dajcie znać, czy też macie takie doświadczenie, że ja dostrzegłam, że jest mi strasznie trudno utrzymać uwagę na jednej rzeczy, na ekranie. Przez, przez w tym przypadku półtorej godziny, dwie godziny. Tak jak jestem w stanie obejrzeć odcinek serialu, tak nawet w trakcie jego zdarza mi się wziąć telefon, coś sobie przejrzeć. I to jest mocno niepokojące w dzisiejszych czasach, mam wrażenie. Także myślę, że warto stawiać sobie takie wyzwanie, że jak już coś włączacie, to telefon ląduje gdzieś dalej. To też wrzucę dygresję, ale czytałam ostatnio o takich badaniach, które potwierdziły, że im bliżej nas jest nasz telefon, tym trudniej nam jest o nim zapomnieć i tym bardziej jesteśmy wrażliwi na to, że a może ktoś coś do nas napisał, a może jest powiadomienie. Jakby nie jesteśmy w stanie wyciszyć naszego organizmu, kiedy wiemy, że nasz telefon leży gdzieś w zasięgu wzroku i badania właśnie potwierdziły, że jeżeli zostawimy telefon, który znajduje w domu albo w innym pokoju, to łatwiej nam jest po prostu zapomnieć o jego istnieniu i nie być cały czas w takim trybie czuwania. Także tutaj kwoli ciekawostki. Niestety Wam nie powiem autora tego badania, bo nie pamiętam, gdzie ja to słyszałam. Ale możecie mi zaufać, że to było źródło, któremu ja ufam i uważam za rzetelne. Nie wiem, czy to w ogóle jest jakimkolwiek autorytet dla Was takie stwierdzenie, ale, ale tyle mogę powiedzieć. Wracając do wątku głównego, tęsknię za kinem i też latem nie chce mi się chodzić do kina, bo jest piękniej i po prostu korzystajmy, korzystajmy, korzystajmy ale poszłam niedawno na film Nomadland. Jest to film, który dostał w tym roku Oscara, wiele Oscarów za najlepszy film, za reżyserię, tutaj cudownie była statuetka dla kobiety, Chloe Zhao, też z tego, co wiem, z tego, co wiem, oczywiście Oskara dostała również Frances McDormand, która gra główną rolę, wybitna, wybitna aktorka. Ja w ogóle mam też takie swoje zboczenie, że jak słyszę, że jest to film z dobrymi recenzjami, że ma dobrą obsadę, ja lubię nie czytać o czym on jest. Uwielbiam być zaskoczona. Oczywiście druga strona tego jest taka, że wielokrotnie wielokrotnie byłam lekko przerażona albo rozczarowana jakimś filmem, bo wypadało jednak się przygotować na co idę i myśląc, że idę na lekką komedię, okazywało się, że jest to jakiś ciężki dramat psychologiczny. No, ale dobra, śmieszki na bok. Nomadland jest to fantastyczny film, który polecam każdemu. Zapytał mnie ktoś, czy to jest film smutny i rzeczywiście, jakby, no, historia, która jest w nim opowiedziana, bo mogę powiedzieć wam chyba, że jest to historia Ludzi, konkretnie oczywiście głównej bohaterki, ale jest to historia pewnej grupy, sporej grupy ludzi w Stanach Zjednoczonych, która decyduje się trochę wbrew kapitalizmowi, ale w dużej mierze po prostu z w wyniku pewnych okoliczności życiowych albo w, po prostu dla chęci zmiany w swoim życiu, żyć w kamperze, żyć w podróży, przemieszczać się od miejsca do miejsca po drodze. Łapać jakieś prace sezonowe, ale generalnie nie mieć domu, czyli niczym taki nomada, po prostu się włóczyć. I jest to właśnie historia kobiety, która postawiona trochę bez wyboru, właśnie ląduje w swoim wanie i dowiaduje się, że tacy ludzie istnieją. I jest to film przepięknie nagrany. Moim zdaniem ma niesamowity klimat, wybitna gra aktorska. Jest poruszający, jest niesamowicie mądry i wartościowy, ale właśnie zapytana o to, czy jest smutny. Uważam, że nie jest smutny, jest bardzo życiowy, jest y, oczywiście popłakałam się na nim wiele razy, ale nie jest to film, który zostawia nas z uczuciem smutku. Dla mnie miał on wręcz takie działanie oczyszczające. Też uważam, że to jest magia sztuki, magia w tym przypadku kina, że potrafi nam pokazać. Świat z innej perspektywy sprawia, że my dystansujemy się do swojej codzienności, i przez to myślę, że patrzymy z lekkim przymrużeniem oka na swoje życie, na swoją rzeczywistość, na swoje problemy. I też nie chodzi o to, żeby poczuć się lepiej, że Boże inni mają gorzej, ale żeby zrozumieć, że życie to jest więcej niż tylko nasze podwórko i, i coś, co jest teraz w zasięgu naszego wzroku, i wydaje nam się, że to jest największy w ogóle dylemat w, w, w świata. Mm. Przerysowuję, bo to ja, ja lubię tak trochę mówić w sposób, w sposób groteskowy, ale, ale film jest po prostu piękny, moim zdaniem. Też piękne zdjęcia. Naprawdę, naprawdę daje do myślenia, skłania do refleksji, jeżeli macie możliwość, to obejrzyjcie, zachęcam do pójścia do kina, dlatego że myślę, że robi o wiele lepsze wrażenie i można się bardziej w niego wczuć, jeżeli, jeżeli jesteśmy w wielkim pomieszczeniu, ja zawsze kochałam to uczucie, kiedy jestem. W wielkim pomieszczeniu, w ciszy i jest taka atmosfera skupienia i przeżywania tego, fajniej niż w domu, moim zdaniem. Ale, ale co kto lubi, także polecam serdecznie. Teraz, moi mili, mam dla Was książkę. Jest to książka 5 AM Club autorstwa Pana o imieniu Robin Sharma. I z tą książką jest związana pewna anegdota, ponieważ parę tygodni temu była u mnie na nagraniach Sylwia Antuszkiewicz. Polecam Wam nasz wspólny odcinek. Wydaje mi się, że to jest 150 albo 151. Wszystko jest dostępne na Spotify, iTunesie i na YouTubie. I rozmawiałyśmy, rozmawiałyśmy przed nagraniem prywatnie i Sylwia, mówiąc o swoich. Porannych praktykach wspomniała, że wstaje o 5 rano, co absolutnie mnie przeraziło, i powiedziała, że wszystko się zmieniło od czasu, kiedy przeczytała książkę 5AM Club. Od tego czasu ma pierwszą godzinę od 5 do 6 tylko dla siebie, podzieloną na trzy e, tak zwane sloty, na trzy etapy, gdzie jedną z nich jest aktywność fizyczna, jedną z nich jest wyciszenie, medytacja i jedną z nich jest zrobienie czegoś rozwojowego, typu przeczytanie książki. Czy nauczenie się czegoś, po prostu konsumpcja wartościowych treści. To tak w dużym skrócie. Uprzedziła mnie, że książka jest nieco, nieco em, taka frazesowo banalna y, i, i napisana w stylu Paulo Coelho. Oczywiście z całym szacunkiem, ale wiecie o co chodzi. Ja pomyślałam sobie, dobra, ja chętnie tę książkę przejrzę, bo też y, wydaje mi się, że jeżeli coś miało tak świetny wpływ na, 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 na osobę, która wydaje mi się, że jest szczęśliwa i spełniona, to czemu nie? I wyobraźcie sobie, że pojechałam na wspomnianą wcześniej Grecję. Na Grecję? Na Santorini chciałam powiedzieć, do Grecji. Wchodzę do mojego Airbnb pierwszego dnia i pierwszą rzeczą, jaką widzę, jest ta książka. Nowa, nieczytana, leży sobie na stole i na mnie po prostu czeka. Więc porzuciłam wszelkie inne lektury, przeczytałam tę książkę, książka jest super. Rzeczywiście... Trochę wieje takim banałem, bo narracja jest bardzo uproszczona i pełna różnych sentencji wnoszących po prostu światło do Waszego życia. Ale jest naprawdę genialna. Pod tytuł tej książki to jest... Um, oj, żebym teraz czegoś nie spaliła. Wydaje mi się, że Rock your morning, elevate your life. Ale jeszcze słuchajcie, dla Was sprawdzę, bo specjalnie zrobiłam zdjęcie. Teraz nie ma mnie w mieszkaniu i nagrywam to z... Z, z domu rodzinnego to jest Own Your Morning, Elevate Your Life. Czyli tak jakby możesz stać się właścicielem swojego poranka, tak? Przejmij władzę nad swoim porankiem i wrzuć swoje życie na wyższy, na wyższy poziom. Tak bym to przetłumaczyła yy, bardzo luźno. W każdym razie książka jest fabularyzowana, ale jest to cała masa fantastycznych yy, porad dotyczących tego, jak dzięki porannym praktykom nastroić się na super dzień. Rozbija to wszystko na czynniki. Zaczyna się w ogóle od tego, dlaczego warto to zrobić i ta część praktyczna tak naprawdę jest dopiero pod koniec, pod koniec całej książki. To jest książka, której taką jedną z głównych myśli też jest to, żeby nie tyle porównywać się, co czerpać inspirację z ludzi, którzy dokonali w życiu wielkich rzeczy, z wielkich przywódców, z wielkich odkrywców. Ale nie chodzi o to, że każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby stać się Napolonem, tylko żeby każdy chciał być liderem swojego życia. I w zależności od tego, co jest tym Twoim, po prostu Mont Everestem i tym Twoim um, spełnieniem wszystkich marzeń, to Ty, ty możesz być sternikiem tego, tego okrętu, jakim jest Twoje życie na oceanie, jakim jest ten świat. <grym> Specjalnie dopowiedziałam, specjalnie dopowiedziałam. Bo chciałam się wczuć w klimat, chciałam się wczuć w klimat tego, tej książki właśnie tego typu rzeczy tam znajdziecie. Także nie, niech was to nie zrazi, albo niech was to zrazi. Jeżeli czujecie, że to jest absolutnie nie dla was forma, forma wypowiedzi, ale moim zdaniem ta książka jest ekstra, była mi bardzo potrzebna. Uważam, że nie, nie przypadkiem trafiła w moje ręce. Ja w ogóle nie wierzę w coś takiego jak przypadki. Dlatego, że. To mogę się z wami podzielić. W trakcie pobytu w Grecji um, stanęłam przed dosyć, może nie tyle trudnym wyborem, co miałam pewien dylemat, czy mam podjąć się pewnego, pewnego projektu. I dzięki tej książce zrozumiałam pewien mechanizm, który zadział się w mojej głowie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale nasz mózg ma to do siebie, że nasz mózg, też nasza podświadomość poniekąd, że my trochę się boimy swojego sukcesu. Jakby, no, nie od dziś wiadomo, że rozwój i, i szeroko rozumiany sukces e, dzieje, się, dzieje się tam, gdzie kończy się nasza strefa komfortu, też znowu tutaj e, dosyć utartym stwierdzeniem zarzucając. E, I w momencie, kiedy przed nami stawiane jest jakieś wyzwanie, e, nasz mózg, który kocha poczucie bezpieczeństwa, chce nas trochę Chce nas trochę przed tym ochronić i, i, i tłumaczymy sobie, dlaczego czegoś nie warto zrobić. Tak naprawdę w sytuacji, w której jest to podszyte strachem i właśnie w dużej mierze chodzi tutaj o to, że my niejednokrotnie boimy się własnego sukcesu i nie jesteśmy gotowi na swój sukces. Obawiamy się tego, co może się wydarzyć kiedy nam się uda, jakby to jest coś, czego nie znamy, to jest jakaś taka droga, na której nas jeszcze nie było. Mam nadzieję, że teraz za bardzo nie odpływam w tym moim monologu, ale ja po prostu dzięki tej książce trochę byłam w stanie lepiej nawigować to, co się działo w mojej głowie, bo ja Ewidentnie robiłam wszystko, żeby siebie zniechęcić przed dokonaniem tego projektu, i tłumaczyłam sobie, że nie dam sobie rady z tym i z tym, tego nie umiem, a tutaj są złe warunki, to, to to będzie komuś przeszkadzało, to nie wyjdzie, to będzie brzydko, a zrozumiałam, że tak naprawdę ja boję się tego dyskomfortu, który finalnie może doprowadzić mnie do bycia lepszą. Lepszą, oczywiście, pojęcie względne. No nic, to taka prywatna moja. Anegdota, ale po prostu ja głęboko wierzę, że pewnego rodzaju treści trafiają w nasze ręce w odpowiednim momencie i ja jestem za tę książkę po prostu maksymalnie wdzięczna. Czytałam ją w oryginale, jest też napisana, moim zdaniem, bardzo przyjemnym, przystępnym językiem. I też w kontekście tych praktyk porannych pomyślałam, że dodam do moich inspiracji. Pewną, pewien nawyk, który wrócił do mnie, a raczej który ja przywróciłam do swojego życia właśnie w lipcu. A są to weekendy bez Instagrama. To jest zabieg, który, o którym wam mówiłam na początku tego roku, w takim podsumowaniu moich dobrych, zdrowych nawyków, które wprowadziłam w czasie lockdownu. Jest to. Te, te detoksy cyfrowe to jest to coś, od czego ja odeszłam w ostatnich miesiącach. Rzeczywiście bardzo byłam skupiona na, na tworzeniu treści, i, i jakby weekendy też były mi do tego potrzebne. Ja też jestem w ogóle zwolenniczką takiego podejścia, że trzeba uhonorować to, gdzie się było wcześniej, i że ewidentnie pewne rzeczy, które może teraz uważamy za niesłużące nam, były nam do czegoś potrzebne zawczasu. Także mi ewidentnie te, te weekendy z Instagramem wiele dały, ale ja poczułam w ostatnim czasie, że. Że, że się trochę przepalam. Też nie chcę tutaj za bardzo się zgłębiać, dlatego że ja korzystam z mediów społecznościowych głównie jako twórca, aniżeli jako konsumentka. Więc potrzebowałam tych weekendów bez Instagrama po to, żeby też mieć większą szansę na to, by odciąć się głową od pracy. Ale totalnie rozumiem sytuację, w której. Wiele osób robi odwrotnie, czyli właśnie w ciągu tygodnia nie ma na przykład mediów społecznościowych i w weekendy z nich korzysta i jest to dla nich wtedy rozrywka. Absolutnie to yy, szanuję, bo też każdy z nas musi sobie wybrać jakiś taki system i też warto zaznaczyć, że ja jestem świadoma, że dla kogoś to może brzmieć trywialnie, tak, że nie korzystamy z Instagrama, odinstalowujesz Instagrama w piątek i dopiero wracasz w poniedziałek, jakby kobieto znajdź sobie sens w życiu i. i bez przesady, że to jest dla ciebie aż takie, aż takie ważne i aż takie toksyczne, ale pamiętajcie, że to nie musi chodzić o Instagrama, to może chodzić, nie wiem, o telewizję, to może chodzić o Facebooka, to może chodzić o Twittera, o TikToka, o newsy. To jest każda rzecz, w którą wy klikacie bezmyślnie. I mówię o tym, bo sama jestem winna temu. I kiedy biorę telefon do ręki, łapię się na tym, że po prostu automatycznie wchodzę w Instagrama. Tak jakbym. Nie wiem, drapała się po głowie. I kiedy go odinstalowuję, to widzę, że mój palec i tak idzie w kierunku tej ikonki, której tam nie ma. Jest to taki po prostu bezsensowny zabijacz czasu, zapychacz jakichś właśnie momentów, gdzie fajnie by było, gdybyśmy mieli odruch patrzenia sobie w niebo, tak? czy, czy chodzenia. Nie wiem, odruch chodzenia po lesie jest dosyć bzdurny tutaj, Karolina, więc coś innego wymyśl. Gdybyśmy po prostu chcieli wziąć wtedy głęboki wdech. O, może tak powiem i ja to dostrzegam wydaje mi się, że w ogóle dostrzeżenie jest też super pierwszym krokiem, ale fajnie jest po prostu coś z tym zrobić i też chciałabym dodać, że to nawet nie chodzi o to, że uważam, nie uważam mediów społecznościowych za toksyczne, jeżeli korzystamy z nich w dobry dla nas sposób, czyli jeżeli otaczamy się treściami które, które lubimy które sprawiają, że czujemy się lepiej które nas w jakiś sposób rozwijają, edukują czy po prostu sprawiają nam frajdę ale ja też zauważyłam u siebie, że co prawda nie mam, nie obserwuję kont, które mnie w jakiś sposób triggerują i, i psują mi humor, co jednak w momencie, kiedy wpadnę w jakiś taki wir scrollowania, rozmawiałam o tym ostatnio z moją przyjaciółką, jakby my z założenia czujemy się raczej gorzej. Raczej nie, nie masz tak, że bierzesz telefon, pogrzebiesz w nim i czujesz się lepiej, tak? Chyba, że akurat dostałeś jakąś super wiadomość, ale zazwyczaj to jednak nasz, nas, nasz nastrój pogarsza. I to jest, myślę, bardzo, bardzo niepokojące. A na przykład, nie wiem, kiedy pójdziemy na spacer, mało kto wraca ze spaceru i stwierdza, kurczę, ale beznadziejnie, żałuję, że poszedłem na spacer. Albo żałuję, że pograłem w tenisa, albo żałuję, że zadzwoniłem do babci. Prawda? Więc, więc wydaje mi się, że jednak no, ten bilans zysków i strat y, warto sobie zrobić w przypadku mediów społecznościowych. Ja Wam po prostu serdecznie polecam y, trochę taki autoreżim. Jeżeli czujecie, że to jest dla Was y, może nie do, końca, nie do końca z korzyścią. Planuję w najbliższym czasie poruszyć ten temat też w podcaście i szerzej szerzej tutaj poznać kontekst technologii w naszych życiach. To też już było, ale to jest temat, który chyba zostanie na dłużej, który warto zgłębiać, także, także czekajcie na to. Nadal jesteśmy też w temacie takim kulturowo może nie tyle wellnessowym, co taki, troszkę takim edukacyjno-samorozwojowym, chciałabym Wam polecić dwa podcasty. Podcasty, które są autorstwa The Skinning Confidential. To jest podcast, który wam, o którym Wam mówiłam jakiś czas temu. Nie do każdego on pewnie trafi. To jest taki podcast mocno lifestyle'owo, biznesowo, też wellnessowo, urodowy. Dosyć ciekawie prowadzący małżeństwo, Albo to poczujecie, albo nie. Ja ich bardzo lubię, bo naprawdę ich treści są bardzo merytoryczne oni są mega profesjonalni w tym, co robią. I mam Wam do polecenia dwie rozmowy. Pierwsza z nich to jest rozmowa z bardzo, bardzo znanym pisarzem Robertem Greenem, i to się nazywa Art of Seduction. How to turn people. Może, czemu mówię to po angielsku? Nie wiem. W każdym razie sztuka uwodzenia. Jak jakby przyciągać do siebie ludzi, jak ich do siebie zniechęcać. Generalnie to, jakie postawy w społeczeństwie są atrakcyjne i sprawiają, że my jesteśmy magnesem na ludzi, i odwrotnie. Jak też radzić sobie z różnymi zachowaniami ludzi na co dzień w taki sposób, żeby przetrwać w, nowy, w nowoczesnym świecie, we współczesnym świecie. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dla mnie taka była inspirująca. Z tego, co wiem, mają też inny odcinek z tym panem polecam. To na pewno jest bardzo, bardzo znany autor, o którym ja słyszałam, ale nigdy nie czytałam jego książek, a powiem Wam, że po przesłuchaniu tej rozmowy zamówiłam sobie jego, jego publikację, zamówiłam sobie Laws of Human Nature i 48 Laws of Power. On ma ich bardzo dużo i to są książki, które naprawdę zmieniają e, życie. Także, także dam wam znać, oczywiście, jak przeczytam, ale ta rozmowa była super ciekawa. I druga to jest też ich rozmowa z doktorem, e, doktor Danie Daniel Amen. Daniel Amen, tak, dokładnie Amen. E, jest to lekarz-psychiatra, który specjalizuje się w mózgu. On ma bardzo dużo bardzo dużo. Ma swój ośrodek badawczy, prowadzi wiele badań i jest niesamowitym autorytetem, jeśli chodzi o mózg. Też jest bardzo znany w mediach. I dlaczego polecam wam ten odcinek? Dlatego, że poruszają oni temat, po pierwsze, tego, jak alkohol wpływa na mózg, co nikogo jakby nie dziwi, że alkohol. Alkohol jest um, trucizną i jakby nie ma w nim żadnych korzyści, ale wszystko jest dla ludzi. Ja też nie jestem tutaj w żaden sposób anty, tylko jakby myślę, że ta świadomość jest też istotna. I po drugie, um, opisuję bardzo wiele badań i faktów naukowych, które mówią o wpływie um, marihuany na nasz mózg i nasze zdrowie psychiczne. I uważam, że to jest temat, o którym mówi się zdecydowanie za mało. E, niestety, um, niestety, w sensie szczególnie chodzi tutaj o to jak straszny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, na tendencje do stanów lękowych, depresyjnych czy wręcz psychotycznych ma hmm, konsumpcja, palenie, cokolwiek. Marihuany w wieku młodzieńczym, w wieku dziecięco, nastoletnio młodzieńczym. O tym się nie mówi. Wydaje mi się, że edukacja w tym zakresie jest zerowa. Wynika to poniekąd z tego, że jest to substancja w wielu miejscach, w tym w naszym kraju, nielegalna. W związku z tym, no jakby nie ma żadnych instytucji, które mogłyby jawnie edukować o, o tym, jak z, nich, jak z tych substancji korzystać. I nie wchodząc tutaj za bardzo w tematy polityczne. Wydaje mi się, że to jest to jest tak naprawdę największy problem, że wszystko to co jest zakazane jest oczywiście dla nas kuszące, a my nie edukujemy się w tym zakresie i potem nadużywamy tych substancji, co może mieć straszne konsekwencje w przyszłości. Także gdyby coś było legalne, to też mogłoby być lepiej chronione i lepiej regulowane. Także taki mały apel z mojej strony. No, poważne tematy. Poważne tematy, moi mili. Natomiast jeszcze z takich treści, właśnie edukacyjnych, to nie zapisałam sobie tego, ale chciałam Wam powiedzieć, że polecam Wam serdecznie portal i magazyn Girls Room. To jest e, super publikacja, bardzo fajne wywiady, bardzo fajne artykuły, porady dotyczące kobiecości, seksualności. Znowu, temat, który uważam w naszym kraju jest e, dużym, dużym tabu. Edukacja w tym zakresie praktycznie nie istnieje. E, polecam Wam też odcinek mojego podcastu z Pauliną Klepacz, która jest też. E, Autorką w Girls Room, właśnie o edukacji seksualnej w Polsce, o seksualizacji kobiet, etc. Bo o tym się mówi za mało, mam wrażenie, że. Ja uważając siebie za osobę całkiem, nie wiem, próbującą się edukować za osobę tolerancyjną, wiem bardzo mało, bardzo mało na, na wiele z tych tematów, które są właśnie poruszane w, w tym magazynie. Chociażby artykuł właśnie z kobietą niepełnosprawną o mm, seksualności osób niepełnosprawnych i o różnych dylematach, z jakimi oni się zmagają. Inny temat, który też jest bardzo potrzebny, to jest kwestia osób LGBT i niebinarności, niebinarności w mowie, naprawdę maksymalnie ciekawe rzeczy dla mnie, dla mnie ogromna dawka wiedzy. I to są w ogóle takie, takie te ostatnie rzeczy, o których mówię, to wszystko właśnie słuchałam sobie, czytałam na wakacjach, także no, jak widać wakacje kształceniu służą. Um, przechodząc trochę bardziej w taki, w taki temat już stricte wellnessowy, chciałam wam powiedzieć, że po raz pierwszy w lipcu spróbowałam metody. Wim Hofa, czy też Wim Hofa oddechowej. To jest człowiek, o którym ja słyszałam z, z serialu Goop. Życie w stylu Goop uwielbiam. Kocham Gwyneth Paltrow, choć zdania są podzielone. I właśnie tam byłam absolutnie powalona tym jak niesamowite skutki może mieć dla nas ćwiczenie technik oddechowych skutki na nasze pozytywne skutki na naszym zdrowiu, samopoczuciu i wielu wielu innych i począwszy od takich rzeczy typu więcej energii czy czy lepszy nastrój czy wyciszenie aż po radzenie sobie z wielkimi problemami zdrowotnymi jak w przypadku samego autora tej techniki, ale również człowieka, który mnie tej techniki nauczył, czyli Matthew Spencera, który był um, nauczycielem oddechu podczas wyjazdu, na którym byłam parę dni temu. I było to na pewno dla mnie takie wydarzenie przełomowe w moim życiu. I może będę o tym jeszcze więcej mówić w podcaście, jeżeli, jeżeli się wkręcę w, w ten temat, ale naprawdę powiem Wam, że nie sądziłam, że można do takiego wspaniałego stanu um, wyciszenia spokoju, a jednocześnie pełnego, pełnej czujności i świadomości się doprowadzić w przeciągu 20-minutowej sesji oddechowej. Coś wspaniałego. A słuchajcie, co ciekawe, konsekwencją tych ćwiczeń oddechowych było to, że ja, Karolina Sobańska, osoba, która nie przepada za wodą, a już na pewno nie przepada za zimnym, i zimną wodą, morsowałam. Morsowałam, słuchajcie, po ćwiczeniach oddechowych, po pójściu do sauny weszłam do lodowego basenu i jestem z siebie maksymalnie dumna. Sądziłam, że nigdy tego nie zrobię. Miałam fantastyczny humor, mnóstwo energii, stan, którego nie mogę porównać z niczym innym. Wskoczyłam do jeziora i po prostu tak trzeba żyć. Także dla wszystkich osób, które poszły za morsującym trendem, ja myślałam, że absolutnie mnie to nie dotyczy, a jednak no bo po prostu nauka mówi sama za siebie, że to potrafi działać cuda, i wcale się nie dziwię, że to ludzi uzależnia w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No więc jak już zrobiliśmy tyle rzeczy dla swojego zdrowia fizycznego psychicznego. To trzeba do tego dorzucić trochę jedzenia, bo mój świat nie byłby kompletny bez dobrego jedzenia. I zaczynamy na poważnie. Jakby nie od sałaty, zaczynamy od cukierni. Cukiernia Baja w Warszawie. To jest po prostu moje odkrycie wszechczasów. To jest cukiernia, do której stoją kolejki, to jest cukiernia, która jest zawsze wyprzedana, to jest cukiernia, która po prostu nie wiem, została wyróżniona przez Martę Dymek za najlepsze wypieki, a to już jest coś. Marta Dymek autorka bloga Jadłonomia, jak gdybyście nie wiedzieli. Cukiernia Baja robi przepyszne, przepyszne rzeczy. Jadłam od nich malinówkę z budyniem i kruszonką. To było coś kosmicznie pysznego. Jako dziankę sobie zamroziłam na gorsze czasy. Planuję tam wrócić nieraz. Też ich wypieki są dostępne w różnych kawiarniach, zazwyczaj kawiarniach specialty w Warszawie. I na ich Instagramie możecie sobie zawsze zajrzeć, gdzie są teraz dostępne. No, coś przepysznego. Naprawdę, w ogóle też generalnie ilość. Ilość wegańskich wypieków jest coraz bardziej imponująca, i też zainteresowanie ludzi nimi jest czymś, co mnie bardzo cieszy. No i mogę też wspomnieć, że uważam, że wegańskie wypieki z piekarni, aromat są też pyszne i są zawsze dostępne, także, także super, super, super. Nie wiem, jak to wygląda w innych miastach, ale naprawdę ja nieszczególnie, tylko serdecznie polecam. I dalej, z jedzeniowych rzeczy powiem Wam, że ja mam swoje jedno ukochane śniadanie. I chyba opowiadałam tę anegdotę. Słuchajcie, muszę się znowu napić. W ogóle idziemy na rekord. To będzie najdłuższy odcinek solowy w historii. Rozgadałam się strasznie. Kontynuując, moim ukochanym śniadaniem jest jogurt z granolą i owocami. I śmiała się ze mnie moja przyjaciółka Maja, Chyba już o tym opowiadałam, że zastanawiała się zawsze, kto to zamawia w restauracji, bo ja za każdym razem to brałam, jak byłyśmy w Lizbonie i ja po prostu uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam takie rzeczy. Tylko, że mi się nie chce robić granoli, więc jej nie robię i jak już to tam sobie prażę jakieś orzechy, no ale to nie jest to samo. A więc... Słuchajcie, moim odkryciem wszechczasów jest te granola y, wikmi, albo wikmi, nie wiem jak to się czyta, ale ja, ja sobie to czytam w głowie, wikmi. To jest, słuchajcie, granola wypiekana na zamówienie, świeżutka, pyszna, zdrowa, z cudownej jakości składników, po prostu ja ją tak uwielbiam. Mam w domu cztery smaki, jednego jeszcze nie próbowałam, ale moim ukochanym jest pistacjowy, kocham pistacje i on jest taki dosyć wytrawny. Natomiast też są dwa, też są takie dwa smaki, które są rzeczywiście słodzone jak z, z agawy i one są słodsze. No, ale jeżeli ktoś na przykład nie chce mieć dosładzanych rzeczy, to, mm, to polecam te, te bez cukru, ale ja na przykład czasami sobie to mieszam. No, bo generalnie mój problem polega na tym, że granoli w domu nie chce mi się robić, a granola kupna zazwyczaj ma fatalny skład. Także super, że istnieją właśnie firmy, które robią te granole tak top, 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 pyszne. I jeszcze dodatku zdrowe. No i lokalna produkcja rzemieślnicza, nie jakiś wielki Nestle koncern. Także wspierajcie, moi drodzy, wspierajcie. I ostatnim ulubieńcem gastronomicznym jest, będzie teraz Oda do kuchni greckiej. Ja w Grecji po raz pierwszy jako osoba na diecie roślinnej, słuchajcie, byłam chyba 4 lata temu, byłam absolutnie przerażona, co ja tam zjem. I tak się pozytywnie zaskoczyłam. Grecja ma fantastyczną kuchnię i wydaje mi się, że taką jedną z najbardziej niedocenionych spośród kuchni świata, dlatego że jest to kuchnia na pewno bardzo prosta, ale też bardzo lokalna. Jednocześnie jest tak pełna smaku, składniki są najwyższej jakości i jest zaskakująco przyjazna weganom. I jak myślę sobie, nie wiem, o jakiejś głębokiej Portugalii czy Hiszpanii, no to umówmy się, za wiele się tam nie uświadczy roślinnych rzeczy. Natomiast w Grecji mamy fawę, czyli hummus z grochu. Mamy gemiste, czyli mamy faszerowane, pieczone papryki i pomidory z farszem ryżowym i to brzmi tragicznie, dla mnie na przykład, ale tam to smakuje jak niebo, bo te warzywa są tak wypieczone, takie mięciutkie i ten farsz jest tak właśnie pełny smaku, doprawiony często z bakaliami, że po prostu... Hmm. Do tego mamy hortę, coś co kocham, czyli po prostu zblanszowane takie dzikie liście. Smakuje to, troszeczkę jak, smakuje to troszeczkę jak szpinak i w ogóle polecam Wam. Teraz będzie trik. Ja bardzo lubię sobie po prostu szpinak wrzucić na patelnię z odrobiną. Wody, soli, pieprzu, potem dać troszeczkę oliwy, na koniec skropić cytryną i mam to jako dodatek do jakiegoś danka. I polecam Wam w ten sposób robić przeróżną zieleninę, żeby się po prostu nie marnowała. I ja to robię na przykład z liśćmi rzodkiewki. Od razu po zakupie rzodkiewki odkrawam liście, myję i robię z nimi to na patelni ala szpinak i no nie zorientuje się pan... Że coś tam poszło, że to nie jest szpinak, albo że to jest coś innego. To jest świetny patent, moim zdaniem, i bardzo Wam polecam. Planuję to zrobić teraz z butwinką. Zobaczymy czy, zobaczymy, czy wyjdzie. Niemniej horta jest w każdym menu. To jest często w Grecji jako wild greens. Co jeszcze mogę Wam polecić? No, smażone cukinie i bakłażany, czasami w formie takich um, talarków, czasami w formie um, frytek. Dodatkowo sałatka grecka. Oczywiście ona jest z fetą, można wziąć bez, ale można też tę te fetę zjeść, bo myślę, że jakieś fetę to właśnie tam. I jeśli chodzi o jakieś takie wersje, o jakieś takie opcje jeszcze, nie wiem, wegetariańskie, to na pewno różne sałatki, w których są sery lub nie i, i ceciki. Także moi drodzy, naprawdę Grecja jest po prostu świetnym miejscem dla osób, które mięsa nie jedzą i polecam całym, całym sercem. I też. Moim ogromnym, ogromnym faworytem tego, tego miesiąca jest wyspa Santorini. To jest moje odkrycie, to jest przepiękne miejsce. To jest miejsce, które absolutnie spełnia wszelkie oczekiwania. Nie jest przereklamowane, jest urocze, wygląda jak bajka. Obrazek wprawił mnie w niesamowity zachwyt. Po prostu chodząc sobie po i, mówiąc lokalnie, lub po oj, mówiąc po międzynarodowemu, jest tam. Jest tam tak cudownie, że ja byłam wzruszona z, z, tego, z tego zachwytu i z tego piękna otaczającego mnie. Polecam Wam zatrzymać się w ogóle właśnie w tym miasteczku. I jeżeli szukacie jakichkolwiek rekomendacji Greckich, santoryńskich, to zaglądajcie do mnie na Instagrama Karolina Sobańska, bo tam jest taka zakładka Santorini, i ja tam zrobiłam QA, gdzie odpowiedziałam na różne pytania odnośnie, czy jedzenie, czy zakwaterowania, podróżowania, zwiedzania. Wydaje mi się, że Santorini jest po prostu fajna, jak się będzie tam w, właśnie w tym miasteczku. Jakby sama wyspa, uważam, że na, na zwiedzanie nie jest jakaś super, jakby plaże też nie są jakieś super, ale naprawdę warto, naprawdę warto jest cu do I już kończąc prawie ten odcinek. Mam dla Was jeszcze trzy rzeczy. Bo, właśnie w klimacie wakacyjnym, przekonałam się, że są pewne produkty, które sprawdziły mi się szczególnie. Mam tutaj na myśli urodowe rzeczy. I po pierwsze. Filtr. Ja mam problem z filtrem taki, że korzystam z kosmetyków tylko naturalnych. Dlatego ciężko jest o dobry filtr, który też wiadomo, wygodnie się nakłada, nie jest cały biały i ma odpowiednią wysokość. I powiem Wam, że produkt, który, który sobie teraz zakupiłam w ogóle w dwóch kolorach, to jest produkt marki Bare Minerals, więc są, są to kosmetyki mineralne. Jest to Primer BB. Ale tak naprawdę to jest jak taki fantastyczny krem BB z filtrem 30, bo jeśli chodzi o naturalne filtry, to 30 to jest maksimum, jaki dostaniemy. Potem już są one tworzone z dodatkiem substancji sztucznych. No tutaj każdy decyduje, czy chce, je, czy chce z nich korzystać, czy nie. Ja z nich nie korzystam i zatrzymuję się przy tym naturalnym punkcie 30. I zamówiłam sobie, słuchajcie, właśnie te, te produkty w dwóch kolorach, w jasnym i w średnim. Średni jest teraz dla mnie idealny, kiedy jestem opalona. Fantastyczna konsystencja, leciutki, cudownie się rozprowadza, fantastycznie dostosowuje się do koloru skóry, nie widać go zupełnie, ale jest bardzo lekko kryjący, więc on fajnie wyrównuje kolor skóry, ale to nie jest coś, co Wam zakryje jakieś większe problemy czy wypryski, tutaj zaznaczę. W każdym razie dla mnie po prostu strzał w dziesiątkę, polecam Wam serdecznie, jest super. Ja sobie kupuję je na stronie Douglasa. Nigdzie indziej ich w sumie nie widziałam, ale też... Na Douglasa znalazłam sobie jakiś kupon rabatowy. Nie wiem, ja nie jestem dobra, w, rzadko kupuję w takich drogeriach w większych, więc nie mam doświadczenia, ale wydaje mi się, że tam zawsze się znajdzie jakiś kupon rabatowy, więc nawet ja, mimo że jestem słaba w jakieś takie deale, to wpisuję sobie kupon rabatowy i mimo, że te produkty są dosyć drogie, to... Z rabatem 20% zawsze przyjemnie i z dostawą. Myślę, że jest ok. Powiem Wam tylko, że moja mama też się w tym produkcie zakochała i użyła go ode mnie i powiedziała, że sobie zamówi, bo to jest coś fantastycznego właśnie na lato, kiedy nie chcemy się też specjalnie malować, ale zawsze miło jest tak sobie lekko ten koloryt właśnie wyrównać. I jeszcze właśnie z kosmetyków chciałam Wam powiedzieć, że taką marką, która, którą, z której korzystałam w ostatnim czasie, i tak to się akurat zbiegło, że miałam od nich balsam. Potem zaczęłam używać kremu i teraz jeszcze w, w, zaczęłam testować maskę taką peelingującą. Jest to marka Comfort Zone i jak kiedyś o niej słyszałam, dowiedziałam się, że to jest w ogóle marka włoska, która ma bardzo długą historię. Są to kosmetyki naturalne, bardzo wysokiej jakości, jednocześnie super w zgodzie z planetą. One są wszystkie w słoikach, więc nie w takich wiecie, jakby kosmetycznych słoikach z plastikową nakrętką, tylko to są takie prawdziwe słoiki. Także super, super, super. mam też bardzo ładny branding moim zdaniem. I te produkty, o których chciałam Wam powiedzieć, tylko powiem Wam szybko, że to jest krem do twarzy Comfort Zone Sacred Nature. To się nazywa Nutrient Cream. A ten do ciała to jest Sacred Nature Body Butter. I one mają trochę taki leśny, ziołowy aromat, mają bardzo lekką konsystencję, więc cudownie się rozprowadzają, są maksymalnie wydajne. No i mi ten, ten właśnie taki zapach ziołowy akurat bardzo pasuje. On nie jest jakiś, to nie jest jakieś apteczne intensywne, ale no moim zdaniem jest fantastyczne, więc polecam Wam naprawdę bardzo tę markę. I teraz też używam właśnie tego ich, tej ich maseczki z, z peelingiem enzymatycznym, i moim zdaniem też jest bardzo fajna. Także zajrzyjcie sobie na ich stronę, jeżeli szukacie jakichś, jakichś produktów, bo ja zawsze jestem bardzo mile zaskoczona, jak odkrywam jakąś firmę, która rzeczywiście sprawdza mi się w dodatku tak kompleksowo, że to są przeróżne produkty, które rzeczywiście działają fajnie. Ostatnia rzecz, już kochani, zmykam, to będzie sukienka. Sukienka, którą mogliście widzieć na moim Instagramie, to jest ta czerwona sukienka z bufkami, To jest w ogóle hit, słuchajcie, bo ja kiedyś parę miesięcy temu zrobiłam screena takiej sukienki. Gdzieś na jakiejś dziewczynie pomyślałam sobie, taką sukienkę bym chciała, gdyby właśnie jakaś polska marka szyła takie rzeczy. I tak powstała marka. Powstała marka Array World. Dziewczyny szyją wszystko w Polsce z naszych materiałów. Także jest to wspaniała, odpowiedzialna, etyczna marka z przepięknymi, przepięknymi ubraniami w kolorach, z takimi właśnie fasonami z polotem. No jestem z nich mega, mega, mega dumna. No i ta sukienka jest po prostu przepiękna i też nie trzeba nosić jej w wydaniu po prostu wow na bogato, tylko ja założyłam ją po prostu w upalny wieczór do klapek rozwianych włosów bez biżuterii i ona po prostu robi cały ten look. Jest też mega wygodna, jest lniana. Uszyta tak jakościowo, że szok, i jeżeli, jeżeli wam się podoba, to słuchajcie, mogę wam zdradzić, że mam dla was kod Karolina 15 na, yy, na cały asortyment Array World, z tego co wiem. Także, także polecam wam serdecznie, bo moim zdaniem jest po prostu wspaniała. No, słuchajcie, boli mnie gardło, za oknem deszcz. Zdradzam wszystkim, którzy dotrwali do końca, że jest yy, dzień przed emisją, już jest 1 sierpnia. I nagrywam złodzi z domu rodzinnego, i żaden pies nie szczekał w tyle, więc jestem bardzo szczęśliwa. I super mi się z Wami rozmawiało i w ogóle no, jestem w szoku, że tak długo to zajęło. <grym> no, mam nadzieję, że mam nadzieję, że te inspiracje Wam się podobały. Na koniec dodam, że po pierwsze, wspieramy fundację Dajemy Dzieciom siłę. Robiąc zakupy u mnie w sklepie internetowym. Druga rzecz ostatnie 50 sztuk codzienników na, na mojej stronie, także. Łapcie, póki, póki jeszcze nie wystygły. I trzecia rzecz: po więcej, po więcej materiałów o tych tematykach zdrowotno-wellnessowo-świadomościowo-ekologicznych, zapraszam Was na mojego Instagrama karolina Sobańska. I tyle. Karolina Sobańska. I na koniec powiem, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. I na YouTubie wywiady są dostępne w wersji wideo. I jeżeli lubicie ten podcast, będzie mi super miło. Super, super miło. Jeżeli wystawicie mu recenzję... Na iTunesie w aplikacji podcasty możecie dać mu wybraną liczbę gwiazdek, napisać kilka słów recenzji. Jest to dla mnie bardzo ważne, bardzo pomocne. To promuje podcast, dzięki temu słucha nas więcej osób, także będę Wam bardzo wdzięczna. Na Spotify możecie podcast zaobserwować, na YouTubie zasubskrybować mój kanał, polajkować wybrany odcinek, napisać miły komentarz, ale po naprawdę dyskusję, wymianę wrażeń, przemyśleń zaglądajcie na Instagrama Karolina Sobańska. Wszystko Wam oczywiście podlinkowałam. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli macie swoje inspiracje, który, którymi chcielibyście się podzielić, to koniecznie piszcie, komentujcie zdjęcia u mnie, bo zazwyczaj poruszam jakiś temat nawiązując do odcinka. I dodam jeszcze, że jeżeli słuchacie podcastu, to udostępniajcie też na Instagramie, oznaczajcie mnie, będzie mi super, super miło i dzielcie się swoimi przemyśleniami. Także dzięki jeszcze raz za słuchanie tego odcinka każdego innego i zapraszam Was już za tydzień na kolejny wywiad. Buziaki, cześć!